Witam Was w kolejnym odcinku z gry Cut and Crops, a znów chciałem powiedzieć Farming Simulator 17, ale nie, jesteśmy w innej gierce, czyli Cut and Crops. No i dzisiaj wykonamy sobie kolejną misję. Ostatnio było karmienie zwierząt, które dość ciężko nam poszło. A kurczę, jakaś aktualizacja była i tak mi się wydaje, że te budynki są troszkę zmienione, albo nie wiem, dawno w tą gierkę nie grałem i tak mi się może wydaje. Ostatnio były zwierzęta, kupywanie i karmienie ich. No to dzisiaj odpalimy sobie jakąś misję. No na pewno coś zostało, jakaś misja była. Była kultywacja, orka była, karmienie było, żniwa były. No to może siewy były? Siewy chyba też były, w sumie już nie pamiętam. Ale na pewno nie było gnojowicy, dlatego teraz sobie ją odpalimy, czy to jest gnojowica w ogóle? Chyba tak. A dobra, coś się kupiło. O, nie gnojowica, tylko nawożenie. Dobra. Ale jeszcze chyba była gnojowica, tak mi się wydaje. No to może zostanie na koniec, na ostatni odcinek w sumie, bo jak widzicie jest też taka akcja, że możemy robić powolutku sezon grać, jak widzicie, kultywacja, orka i tak dalej, i tak dalej. Także powolutku już można tak w tą gierkę troszkę na poważniej grać. A także no co, to weźmiemy te opryski, zobaczymy jak to będzie. No i zostanie nam opryski. Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, czy były siewy, czy nie było siewu. Wiem, że na pewno te siewy jakoś sobie robiłem, ale nie wiem, czy nagrywałem. Na pewno grałem w tej gierce w siewy. Sprzęt odpalałem i tak dalej. Ale czy to było na odcinku? To sobie nie mogę przypomnieć w sumie chyba teraz. No ale dobra, nic. Najwyżej się nagra jeszcze jeden. Wiem, że na pewno też... na pewno też da się zrobić gnojowicę. Też była taka akcja. U kogoś widziałem, także no dzisiaj nie zrobiłem, bo wybrałem misję na oprysk, trochę przez pomyłkę, no ale jak już wybrałem, no to już lecimy z tym po kolei. Tego jeszcze nie było, to też możemy lecieć, nie? No i zostanie nam w sumie tak jak mówię, tak gnojowica i siewy, chociaż nie wiem, czy tych siewów nie było. No wy pewnie wiecie, bo oglądacie, możecie sobie to sprawdzić. Ja jak już nagrywam, no to już nie będę tego sprawdzał. W tym momencie wybierzemy sobie oprysk. Dobra, uzupełnia się. O, nawet się tutaj połączyło jakoś, fajnie. Okej, okay, no trochę źle podjechałem, no bo ta rura tutaj złamana w sumie, ten wąż. No ale nie wiedziałem w sumie, że z tamtej strony to będzie się uzupełniało. Co ty jeszcze? Czemu się nie uzupełniło do końca? Halo? Te suwaczki to też tak dziwnie działają. No ale dobra. A minimapa nam pokazuje, że mamy jechać. No to już zwijamy i jedziemy. Czyli tak jak mówię, jeszcze będzie tak minimum jeden odcinek, czyli ta gnojowica, może drugi, jak nie było tych siewów. No i chyba tyle póki co. No bo nic więcej nie możemy porobić. Wszystko ponagrywałem z tej gry, że tak powiem. Także poczekamy na jakiś... O, trzeba nie wjechać. Poczekamy chyba na jakąś aktualizację. Troszkę słabo tak wjechałem koło tego drzewa. Musimy dalej zajechać, żeby nie zahaczyć o drzewo. I jest gniecenie upraw, tak? Tak jest. Dobra, rozłożymy sobie sprzęt. Halo? O, dobra, rozkłada się. No w sumie też trochę za blisko wjechałem, ale już okej. O, sprawdźmy, jakie są funkcje w tym opryskiwaczu. Co możemy? To jest stopka, to nas nie interesuje. Tu jest włącz, wyłącz podstawki pod koła. Co to jest? Halo? O jest, rozkłada się ten zbiorniczek na oprysk. Ale to mnie nie interesuje. Teraz zamknijmy sobie to. Czyli to jest chyba to. Drabinkę możemy gdzieś rozłożyć. O jest, pewnie ta tutaj. O! O jest, rozkłada się. Jest animacja, spoczko. Tu jest chyba... Co tu będzie? Stopka chyba, tak? Tak jest. Stopka pod koło, to są te pod koło, żeby nigdzie nie odjechał nam, jak będzie stało. No dobra, no to w sumie tyle. Odpalamy maszynkę i robimy ten oprysk. Dobra, jest taka mgiełka.
Halo, chciałem włączyć tempomat jak farmingu, ale to tak nie działa. Czekajcie, będzie jest jakaś różnica między nawożonym a teksturach, nic się nie zmienia. Troszkę szkoda, no bo w sumie nie bardzo wiadomo, czy to jest nawożone, czy to nie jest nawożone. Jedynie po czym to możemy stwierdzić, to po tym, że są uprawy pognieciane. Troszkę szkoda, że się nie zmienia tekstura tak jak w farmingu na bardziej taką ciemną, chociaż jak tak popatrzeć. Jadę za szybko, no ale kurczę, nie mogę tego tempomatu tak bardziej bić. Tak jak się popatrzy pod takim kątem, to tak się wydaje, że jest delikatnie ciemniejsza, ale to bardzo, bardzo delikatnie. Troszkę szkoda, że nie jest to troszkę lepiej zrobione. Pole też dostałem taki kwadrat, trochę słabo. Lepiej jak jest takie długie, żeby coś pojeździć niż tak zawracać. Więcej pogniotłem niż z tego oprysku będzie pożytków, ale pożytku. Ale już mniejsza o to, takie pole niestety tutaj małe na tej mapce są. Także troszkę szkoda. No i po misji, halo. Czekaj, dostaniemy jakąś, wyłączymy. Stój, służ, dostajemy jakieś następne pole. Gdzieś nas wysyłają. O, tutaj obok. Dobra, przejeżdżamy przez te chaszcze. Halo, gdzie jedziemy? Tędy, dobra. Także szybko poszło, no. Opryski jednak dość szybko idą. Zobaczymy, czy to będzie... Będzie chyba tylko te dwa pola do oprysku, tak mi się wydaje. Więcej nie dostaniemy. No i dobra, rozkładaj się na szybkości. Stój. Stop klasy i niech się wszystko porozkłada. Jeszcze mnie interesuje tylko, czy możemy... chyba to się samo tak opuszcza. Nie możemy tego... To jest chyba stopka, jak dobrze patrzę. Tak czy nie? W sumie to żadna animacja się nie dzieje w tym momencie. To jest zaczep. No właśnie, to jest stopka, tak jak widać na obrazku. Ale chciałem opuścić te ramiona. No niestety w żaden sposób się nie da. Nie wiem dlaczego. Te ramiona nie są ruchome. Góra-dół, no bo jednak tutaj mamy bardziej taką fazę wzrostu. No, bardzo, bardzo niską. Bardzo, bardzo wczesną fazę wzrostu. A niska uprawa, o tak chciałem powiedzieć. No ale dobra, jak już z takiej odległości, to niech będzie. Przejdziemy na szybkości i w sumie będzie po misji. Ciekawe, czy też wprowadzę w tej gierce na przykład wąskie opony. Tak, widzicie, tak jak się teraz jedzie, no to jednak troszkę tych upraw się gniecie. No i już na następne pole mnie wysyłają. Halo, ja jeszcze nie skończyłem. Skończyłem jechać, a już mi każą jechać na pole numer 4. No dobra. Skoczymy jeszcze na pole numer 4 na szybkości i będziemy odcinek kończyli. No nie mam tu dla Was za dużo do pokazania. Opryskiwać jak opryskiwać. Działa. Pryska, rozkłada się, także... Także jest tylko... Czekajcie, w którą stronę? W tą stronę jedziemy, dobra. Już ma skrętny koło opryskiwać. Także fajny bajer. No jak widać, gierka się rozwija. Ja bardziej czekam na jakieś... No może w końcu żniwa zbóż, nie kukurydzy i tak dalej. Dobra, no to wjeżdżamy w ten ostatni punkcik. Myślę, że pole numer 4 to już będzie akurat ostatnim etapem tej misji. Także co? Zostało nam rozłożyć opryskiwacz. No tak jak mówię, misja akurat na oprysk ani w farmingu, ani w tej grze nie jest jakaś mega ciekawa, no bo co to jest przejechać przez pole z opryskiwaczem i tyle. No ale że jest taka misja i chcę Wam wszystkie misje w tej grze pokazać, no to tą też muszę zaprezentować. No i tak jak mówię, zostanie misja na pewno na gnojowice i no nie wiem jak to się wie, bo naprawdę nie pamiętam, czy były, czy nie było. A także 1-2 odcinki, no i na razie myślę, że pewnie będzie przerwa, dopóki jakiś większy update do tej gierki się nie pojawi. Czyli no nie wiem, jakieś, żeby można już pograć fajnie sezon, jakieś żniwa na przykład, misje na żniwa, jakieś więcej maszyn ciekawszych i tak dalej, no bo jednak troszkę maszynek dalej jest mało, żeby można jakieś fajne akcje ponagrywać. No już powoli, tak jak mówię, można przymierzać się do tego, żeby pograć sezon od wiosny do zimy w tej gierce. No ale dalej to nie jest jednak to... Dalej to, tak jak mówię, nie jest to, żeby pograć tak jak w farmingu od wiosny do zimy przez
lato i jesień, czyli wszystkie powiedzmy prace polowe na gospodarstwie powykonywać. Dalej jednak troszkę w tej gierce brakuje, ale tak jak mówię, powoli już można się do tego przymierzać, szczególnie tak jak mówię, że dobra, wyciąćmy sobie. Tak jak już widać w menu gry, jest też misja, żeby po prostu zagrać taki sezon. Kultywacja, orka, siewy, oprysk i żniwa. Także po kolei wszystkie misje można powykonywać. No i mam nadzieję, że to już jest taki wstęp do tego, żeby można fajnie za niedługo w tą gierkę pograć. Mam nadzieję, że w końcu już ten czas nastanie i będzie można spokojnie, fajnie, tak jak mówię, od początku sobie w tą gierkę pograć cały rok bez problemu, co nam ten klas tak szaleje. No i co, sprzęcik tak wygląda, jakby ktoś z bliska chciał pooglądać. Marki są oryginalne, tak jak mówię, no w farmingu klasy akurat nie mamy, tutaj jest klas, także też fajnie, że coś innego niż w farmingu. Zawsze to można sobie chwilę pograć sam, chwilę tu. No ale ja się z wami już będę żegnał, nie mam o czym już tu do was mówić. Oprysk został skończony na trzech polach, tak jest. No i się zwijamy, widzimy się w następnym odcinku z tej gierki. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!